jako że mamy porę jesienną, chciałam Wam opowiedzieć troszkę o kasztanach. Ja zebrałam sobie kasztanów nieco, nie za dużo. Tutaj mam w garstce pokazane te kasztany, dlatego że to jest też tak, że o ile kasztany są bardzo dobrymi odpromiennikami, to nie należy przesadzać z ich użytkowaniem, no dlatego że potem może nam się to, tak to radiesteci porównują, jakbyśmy byli podłączeni do niewielkiego źródła prądu. Czyli stajemy się nerwowi, zaczynają się bóle głowy, migreny, za dużo kasztanów w naszym otoczeniu też nie jest dobrze. O tym musicie pamiętać. Dlatego dwa kasztany w kieszeni wystarczą, mała miseczka koło łóżka pod łóżkiem również powinna wystarczyć. Tak naprawdę kasztanowce są drzewami, które do swojego rozwoju potrzebują pierwiastków promieniotwórczych z gleby i one te pierwiastki zabierają i przekształcają w pozytywną energię drzewa. Tak samo działają ich owoce, zabierają negatywy z naszego otoczenia i przekształcają w pozytywną energię. Należy pamiętać, żeby te kasztany, które stawiamy sobie jakiegoś ludzika przed telewizorem, ewentualnie przed komputerem, żeby od czasu do czasu zwyczajnie przemywać. To na pewno trzeba pamiętać. Kasztany działają jak odpromienniki, właśnie skupiają wokół siebie negatywną energię i zabierają ją z naszego otoczenia. Stąd też, jeżeli mamy na przykład żyły wodne, a nie ma możliwości przestawienia łóżka, bo jest małe mieszkanie, miseczka kasztanów pod łóżkiem przemywana od czasu do czasu bardzo dobrze zadziała. Nie śpijmy na całych worach kasztanów, tylko na symbolicznej garstce kasztanów. Dodają nam kasztany energii i to też jest bardzo ważne. Sprawiają, że mniej dotkliwie odczuwamy zimno, no mają działanie rozgrzewające. Wyciszają bóle reumatyczne. Możemy używać również nalewki, która jest bardzo dobra na układ trawienny, na żołądek, ale także na to, żeby polepszyć sobie jakość żył. Taki odpychacz trochę do żył. Jak ją robimy? Ja Państwu przeczytam. Nalewkę potem używamy 40 kropli, 3 razy dziennie, przez 30 dni. I jak to robimy? Kupujemy 50 gram suszonych kwiatów kasztanowca, to jest do dostania w sklepach zielackich. Bierzemy 50 gram suszonych i rozdrobnionych kasztanów, albo, skoro teraz mamy świeże, 100 gram młodych i zalewamy to 4 szklankami wódki. Przez 10-14 dni zawsze takim słoikiem wstrząsamy, potem przelewamy, odcedzamy z tego, co tam się zabrudzi troszeczkę i z tych kwiatów kasztanowca i mamy gotową nalewkę do używania. Pamiętajmy, że nalewki zdrowotne przechowujemy w ciemnych naczyniach bądź w ciemnym miejscu, w ciemnym szkle bądź w ciemnym miejscu. Bardzo dobre jest sadzenie kasztanów wokół domu. Dęby, kasztany, brzozy to są takie drzewa, które bardzo wspomagają energię, a kasztany ewidentnie wyciągną z ziemi i z powietrza to, co jest negatywnego, wszelkie promieniowania nawet tak naprawdę, które teraz nas otaczają wszędzie, bo mamy przecież wiek techniki. Właśnie uszczelniają naczynia krwionośne, ponieważ nawet w medycynie są stosowane. Mają taki składnik, między innymi escynę, która uszczelnia te naczynia krwionośne, więc naleweczka jest bardzo dobra. Hildegarda polecała, święta Hildegarda na bóle żołądka. Jak to robiła, już Państwu czytam. Trzeba ugotować w wodzie kasztany i rozgnieść. Dodać, jak ona to pisała, troszkę mąki orkiszowej i wody, plus malutko proszkowaną paproć i lukrecję. Można mus zgnieść, tak, bo to jest ugniecione, rozrobić, można ten mus podgotować i jeść. W kosmetyce kasztany są stosowane do ujędrniania i do skóry naczynkowej, uszczelniają naczynia, czyli to też bardzo dobra rzecz. Pamiętajcie, że coś, co działa na poziomie naukowym, czyli medycyna, kosmetyka, w samej swojej zasadzie również działa na poziomie energetycznym, dlatego noszenie kasztanów, to, że my się tym kasztanem nie wysmarujemy, nie oznacza, że nam się pajączki po prostu przestaną tworzyć, bo on oddaje swoją energię. Wykorzystajcie ten moment, kiedy te kasztany można zebrać. Kąpiel kasztanowa. 300 gramów ugotowanych świeżych kasztanów gotujemy przez 10 minut. Potem wyjmujemy te kasztany z łupin i jeszcze te kasztany środkowe, czyli już same nasiona, gotujemy przez 30 minut. I wywar dodajemy do kąpieli. Można przytulać się do drzewa kasztanowca, szczególnie w okresie, kiedy ma owoce, no to już wiadomo, że on tą energię nam oddaje. A jeżeli jesteśmy osobami chorymi, no tu mówię, żyły wodne tak, ale był staropolski zwyczaj stawiania miseczki z kasztanami przy łóżku chorego. One też ściągały chorobę, także pamiętajcie o tej naturalnej metodzie. I ważne,
dlaczego zbieramy kasztany, bo jak będzie Samhain, to dobrze by było, gdybyśmy my te kasztany również ułożyły przy swojej świecy przy oknie, czyli 31 października. W poprzednim filmiku zaprosiłam Państwa na właśnie taki rytuał chwalący naszych przodków. To jest bardzo ważne w pewnych kulturach, dlatego że nawet Chińczycy uważają, że jak zadbany nagrobek przodka, nagrobek, to wtedy ten przodek nam służy. Całe plemiona targały swoich przodków na plecach. Pochówki od wiek wieków są ceremoniałem, więc to nie jest wyrzucanie na pożarcie sępą. Te kasztany stawiano właśnie również dla zmarłego jako posiłek, czyli też jakiś wyraz szacunku. Zawsze te święta pogańskie, święta celtyckie, wikańskie teraz, one się odbywały przy uczcie. Dlatego tutaj to jest też uczta dla zmarłych. Dlatego moje światło będzie obłożone kasztanami. Zrobię po prostu z nich krąg. Ku czci zmarłych. Także tyle o kasztanach. Ja zapraszam do oglądania, do subskrybowania, dlatego że będę starała się z Wami na bieżąco dzielić pewnymi informacjami. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! I stand alone.